Kryspina Rogowska, witam Państwa 29 kwietnia i zapraszam na Teledzień. Wczoraj i dzisiaj rano Urząd Wojewódzki potwierdził śmierć 5 osób zakażonych koronawirusem w województwie łódzkim. Dwoje z nich to mieszkańcy powiatu bełchatowskiego. To 96-letni mężczyzna oraz 86-letni mężczyzna. Poinformowano również o kolejnych zakażeniach, w sumie 15 w województwie, a 2 dotyczących powiatu bełchatowskiego. Policja zatrzymała 34-latka, którego wizerunek zarejestrował monitoring w marketach, a który jest podejrzewany właśnie o kradzieże w tych sklepach. Mężczyzna odpowie również za włamanie do komórek w piwnicach i okradanie ich z cennych przedmiotów. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Bełchatowskiej Komendy pracowali ostatnio nad sprawami kradzieży, jakie miały miejsce w 2 marketach na terenie miasta. Łupem sprawcy padły artykuły drogeryjne oraz elektroniczne, których łączną wartość oszacowano na blisko 1500 zł. Wizerunek sprawcy częściowo zarejestrowały kamery monitoringu. W tym samym czasie bełchatowska policja została zawiadomiona o 2 włamaniach do komórek piwnicznych przy ulicy Hubala w Bełchatowie. Przestępstwa te miały miejsce w okresie marca i kwietnia 2020 roku. Nieustalony wówczas sprawca najpierw ukradł około 70 butelek alkoholu, którego wartość pokrzywdzona oszacował na blisko 2000 zł. Po upływie miesiąca na tej samej ulicy doszło do kolejnego włamania. Tym razem z piwnicy skradziono rower, którego wartość pokrzywdzony oszacował na 600 zł. Nad sprawami tych włamań cały czas pracowali kryminalni. Oczywiście sprawdzali cały czas zebrane informacje i każdy nowy trop, który pojawia się w sprawie. Ustalili, że sprawcą tych włamań i kradzieży był 37-letni bełchatowianin. Podejrzewany mężczyzna jednak jakby zapadł się pod ziemię, nie miał swojego adresu zamieszkania i jego zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Rankiem 27 kwietnia 2020 roku policjanci zatrzymali podejrzewanego. Zaskoczony mężczyzna wpadł w ręce policjantów, kiedy przebywał w parku na terenie Zelowa. Policjanci odzyskali również skradziony z komórki rower. 34-latek usłyszał już zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. Dodam jeszcze, że za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast kradzież z włamaniem to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Droga Grobla Kluki zostanie przebudowana. Remont zostanie w połowie sfinansowany z budżetu powiatu i w połowie z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt tej inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Jak informuje bełchatowskie starostwo, zgodnie z dokumentacją projektową, przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki-Grobla może kosztować ponad 2 miliony złotych. Połowę tej sumy ma stanowić dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowie zostanie poddany blisko 2-kilometrowy odcinek drogi. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowych warstw asfaltowych jezdni, poszerzeniu jezdni, wykonaniu chodników lewostronnych i prawostronnych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zjazdów.
Procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy ruszy niezwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie tego zadania z wojewodą łódzkim. Obecnie stan tej drogi pozostawia wiele do życzenia. Nawierzchnia bitumiczna ma liczne uszkodzenia, pobocza gruntowe wyniesione są ponad nawierzchnię jezdni, co utrudnia prawidłowe jej odwodnienie oraz pogarsza warunki na drodze. Droga ta stanowi połączenie komunikacyjne miejscowości Kluki i Grobla oraz innych miejscowości w gminie Kluki. Posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74. Normalnie kończyłby się już czas na coroczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną podatnicy w tym roku mają trochę więcej czasu. PIT-y normalnie można było składać do końca kwietnia, w tym roku możemy to zrobić do końca maja. Urząd zachęca do skorzystania z aplikacji umożliwiającej rozliczenie podatku za miniony rok drogą elektroniczną. Druk jest nieskomplikowany, a wypełnienie jego zajmuje dosłownie kilka chwil. Przede wszystkim jednak jest to bezpieczna forma rozliczania podatku bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie i kontaktu z innymi osobami, a do tego deklaracja PIT-37 i PIT-38 dla każdego podatnika jest już przygotowana w usłudze e-PIT. Wystarczy sprawdzić dane, zaznaczyć przysługujące ulgi i zatwierdzić. Przypominamy również o możliwości przekazania 1% na organizację pożytku publicznego. Gmina Zelów zbiera przepisy na książkę kucharską. Będzie to wyjątkowe wydawnictwo pełne kulinarnych i historycznych smaków związanych właśnie z tą gminą. Organizatorzy do udziału w tworzeniu książki kucharskiej zapraszają mieszkańców. Wielokulturowość Zelowa powoduje, że można realizować wiele ciekawych projektów i taki projekt, który Urząd Miejski w Zelowie w najbliższym czasie będzie właśnie realizować, jest to książka taka kulinarna z przepisami dotyczącymi historii Zelowa, wielokulturowości. Chcemy zebrać od mieszkańców nie tylko Zelowa, ale całej gminy Zelów przepisy ze wszystkich kultur, które znają, które były przez wiele lat kultywowane, aby stworzyć taką właśnie nietypową książkę, ale dotyczącą tego naszego regionu Zelowa. Podczas zeszłorocznych Dni Zelowa mieliśmy już taki tydzień właśnie wielokulturowości, gdzie lokalne restauracje serwowały dania kuchni czeskiej, polskiej, żydowskiej, niemieckiej, także już wtedy mieliśmy przedsmak tych potraw, a teraz chcemy zebrać przepisy w konkretną książkę kucharską, dlatego zwróciliśmy się do naszych mieszkańców z prośbą, aby jeśli mają takie przepisy w domach, czy starsze osoby mieszkające jeszcze w Zelowie, gdzieś mają zapiski może takich ciekawych receptur, jak coś stworzyć, aby stworzyć taką ciekawą książkę kucharską, która będzie służyć następnym pokoleniom, a też pozwoli odkryć te zapomniane czasami smaki, które w Zelowie dawniej miały miejsce. Górniczy Klub Sportowy wdraża plan powrotu do treningów i izolacji sportowej, którego podstawowym elementem jest bezwzględna izolacja sportowa i raportowanie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu szkoleniowego. Pierwsze mecze ligowe zgodnie z zapowiedzią PZPN odbędą się w dniach 30 maja, 6 czerwca. Bełchatowski klub przedstawił listę osób, w tym 31 zawodników związanych z uczestnictwem w treningach i projektem powrotu do rozgrywek z wyłączeniem osób zatrudnionych w służbie zdrowia. To nie tylko piłkarze, trenerzy i pozostali członkowie sztabu, ale też pracownicy. Jak informuje GKS Bełchatów, od poniedziałku rozpoczęto proces 14-dniowej izolacji, podczas której zawodnicy raportują o stanie swojego zdrowia, a wyniki są przekazywane do PZPN. Podczas okresu izolacji piłkarze mogą trenować indywidualnie na bazie rozpisek otrzymanych od trenerów z zachowaniem środków ostrożności. Kolejnym etapem będą obowiązkowe testy na obecność koronawirusa od 7 maja, także dla pracowników. Później treningi w grupach kilkuosobowych, a jeszcze w dalszym czasie treningi drużynowe. Bełchatowski klub wskazał już obiekty treningowe, na których będzie prowadził treningi. Podczas kwarantanny można odnaleźć swoje ukryte talenty, podkreśla Grzegorz Łomacz, rozgrywający PGS Kry Bełchatów, który, jak dodaje, tęskni już za siatkówką. Układam sobie puzzle, 3000 elementów, nie jest to łatwa sprawa, ale krok po kroczku, może za pół roku to ułożę. No i robię różne prace domowe, ogarniam sobie ogródek, meble i tak sobie właśnie żyję. Trenuję praktycznie codziennie. Wcześniej, jak było można, chodziłem na tenisa z narzeczoną.
A teraz po prostu robię różne jakieś programy ćwiczeń, które dostałem też od naszego trenera przygotowania fizycznego. No ale niestety wszystko muszę robić w domu albo tutaj na swoim ogródku. To miała być dwudniowa impreza, na której miał się pojawić twórca tej dyscypliny, Marco Contaneva. Do Bełchatowa miało przyjechać około 700 osób, a do startu uprawnieni byli wszyscy chętni, którzy zgłosiliby swój akces do zawodu. Niestety, miłośnicy Nordic Walking, którzy szykowali formę na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Bełchatowie, będą musieli nieco poczekać na te rywalizacje. Zaplanowane na 20 i 21 czerwca Mistrzostwa Świata w Nordic Walking Bełchatów 2020 zostały przełożone na przyszły rok. Jak informują organizatorzy, wstępnym terminem dla tego przedsięwzięcia jest połowa 2021 roku. Przełożenie mistrzostw jest związane z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie. W dzisiejszym Teledniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam i zapraszam na jutrzejszy serwis, który poprowadzi Ilona Wróblewska-Czarnocka. Ja się już żegnam. Do zobaczenia.